W związku z powyższym przechodzimy do punktu C, projekt uchwały w sprawie zmian w zadaniach priorytetowych w 2013 roku. I teraz tak. Projekt ten, propozycja zmian wynika z dwóch kwestii. Pierwsza kwestia to jest dodatkowe środki na priorytetach, jakie dostała dzielnica. Drugie, lokal seniorów na Azorach nie ma stałego ruchu, w związku z tym koszty funkcjonowania tego miejsca spadają i w związku z tym chcemy zaproponować jako zarząd następujące zmiany. Klub seniora na Azorach zmniejszyć kwotę, tu macie Państwo napisane do 20, ale w ramach autopoprawki to będzie 16,5 tysiąca. Proszę sobie zapisać, bo dzisiaj jeszcze przed sesją zarząd się zebrał. Kwota warsztatów dla seniorów to będzie 16 tysięcy. I warsztaty dla seniorów dlatego pojawiają się, ponieważ chcemy zaproponować coś seniorom, ale z całej dzielnicy. Takie rzeczy jak kursy komputerowe, spotkania literackie, spotkania, warsztaty plastyczne. Krawieckie. Tak, na przykład krawiecki. Tego typu rzeczy, żeby seniorzy mogli razem działać nie tylko w tych klubach, które już są obecnie na terenie dzielnicy, mamy ich najwięcej, trzeba powiedzieć, w Krakowie, w dziennych domach, ale też przy dworku, w ramach tak zwanego dzielnicowego centrum seniora, tak byśmy to sobie nazwali. I tutaj właśnie w punkcie A zostaje tylko klub seniora, punkt B to jest centrum, dzielnicowe centrum seniora, to jest 16 tysięcy warsztaty i te 7 tysięcy, które wykroiliśmy seniorom, to jest kontynuacja modernizacji kuchni w zajeździe kościuszkowskim Białopolska 3. Pod kątem wykorzystania przez Centrum Dzielnicowe Seniora. To jest propozycja pani dyrektor dworku nowej. Myślę, że skoro będziemy tu organizować pewne rzeczy dla seniorów również, to możemy taki ruch wykonać. Pozostałe rzeczy już zostają tak jak w propozycji państwu przedstawione, czyli punkt B, doposażenie ogródka jordańskiego na ulicy Banacha 5 tysięcy. Kwota na razie jest 5 tysięcy ze względu na to, że czekamy na kolejną zwyżkę w priorytetach w ramach nagrody za wpłać podatki w Krakowie. Punkt C. Montaż kolców przeciw ptakom na ulicy Lesnera 3, pawilon handlowy. A czemu nie ZBK, tylko dzielnica? ZBK po wielu próbach przeszłorocznej korespondencji z nimi, interwencji prasy, telewizji i mieszkańców w dużej ilości, posprzątało teren, ale posprzątało tak, że ja lepiej sprzątam, mówiąc wprost. No. Myślę, że to... jesteś pedantyczny. Nie, jeśli chodzi o sprzątanie. Nie mówisz, bo... Także przypuszczam. Spokojnie. Także proszę Państwa, chcemy zabezpieczyć to, żeby centrum lokalne gołębi wyeliminować. Ze społeczeństwa. Tak naprawdę noclegownia, główne miejsce karmienia i wszystko razem wzięte. Głosu będę udzielał zaraz po skończeniu. Nie, chcę mnie przesunąć do dzielnicy piątej. Nie, do dzielnicy piątej, bo jest bliżej, zatory. I proszę Państwa, jeszcze jedna zmiana jest, która wynika z... Jeśli chodzi o tych seniorów, to w ogóle zmiana jest taka, że nie pan Wiatr, tylko Wory Białopolnicki, ponieważ pan Wiatr nie przyjął nam wniosku, ponieważ nie mógł go realizować, bo nie ma w swojej strukturze tego domu na stałe, mimo że próbujemy mu go tam ulokować. I teraz tak, jeszcze jeśli chodzi o... Politykę seniorów. Punkt drugi. Przesuwa się środki z zadania Związek Emerytów Rencistów Inwalidów na zadaniu Klub Seniora Kowalewskich z UKU 6. Dwójce z literówka pierwszy. Jest. To poprawiamy oczywiście. I teraz tak, zmiana dotyczy tego samego, czyli nie moglibyśmy przekazać przez pana Wiatra środków do Związku Emerytów, tak. Ale ten związek działa przy Klubie Seniora również, tak, więc tak. Przekazujemy to do Klubu Seniora. Trochę mało. Rozdzielamy dodatkowe środki 60 tysięcy, 6 tysięcy komunikacja z mieszkańcami oraz
54 000 dofinansowanie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia według wskazań dzielnicy. Wynika to z faktu, że na remontach w tym roku mamy wyjątkowo mało. Co mówię przy kolejnej uchwale. Dlatego chcemy tą kwotę po prostu trochę zwiększyć. Otwieram dyskusję. Pan Tomasz zgłaszał. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać? Pani Grażyna. Do punktu C, w Polsce. Szanowni Państwo, budynek każdy wie, jak wygląda, on jest tragiczny. Natomiast jeśli my będziemy przeznaczać kwoty, nieważne jakie, w tym przypadku chodzi o 5 tysięcy, na i wyręczać zarządcę budynku, czyli zarząd budynku, a pośrednio gminę, to po pierwsze zrobimy krzywdę mieszkańcom, bo głębie, które teraz siedzą na pawilonie handlowym, który jest, będą się widzieć na parapetach ulic. Za chwilę mieszkańcy zwrócą się do spółdzielnia o montaż kolców ja tu mówię, gdyby były pieniądze na... zbywało tych pieniędzy, praktycznie nie miałbym nic przeciwko. Natomiast no, wyręczamy instytucję, która powinna się tym zająć. No, tutaj jest grupy mieszkańców, która mieszka najbliżej, i to bardzo przeszkadza, żeby jednak robiła jakiś wielki protest u zarządcy, nie wiem, na straży miejskiej, gdziekolwiek, że ten budynek po prostu jest w stanie tragicznym. I są wynajmowane powierzchnie handlowe przez sklep spożywczy, przez firmy, które tam działają. Jakaś korzyść wpływa na konto gminy. Tak? Dobrze mówiliście, mówię źle. Bardzo dobrze. Nie wiem, dlaczego z naszych marnych środków mamy montować kolce. Moja sugestia jest taka, żeby te środki przeznaczyć na pierwszy, lepszy ogródek jordański, który potrzebuje... Można remonty dróg. Znaczy ja już... Ja pokrótce odpowiem. Oczywiście możemy taki wniosek podać pod głosowanie. Jestem, że pawilon handlowy na Lisnera, ja temat, mówiąc wprost, traktowałem trochę z przymrużeniem oka przez pierwszy rok. W drugim roku już zrozumiałem, że temat jest już na tyle problematyczny społecznie, że wymaga naszego zainteresowania poważnego i tutaj podjęliśmy kroki starania do udziału właśnie do ZBK-u. Dostaliśmy informację, że oni oczywiście zrobią co się da z tym budynkiem, ale na to potrzeba 1,5 miliona złotych. Zrodziły się protesty mieszkańców i wbrew pozorom nie tych, którzy mieszkają bezpośrednio, oczywiście oni też to zgłaszają, ale dochodziły nawet z Stachiewicza, a to jest oddalone 1,5 kilometra od tego miejsca. Więc tak naprawdę temat dostrzegają chyba wszyscy mieszkańcy osiedla i stąd chcemy pokazać, wykonać pewien ruch, żeby pokazać, że trzeba coś z tym tematem robić. Te pieniądze nie pomogą w niczym więcej niż w tym, że jak będzie dostawa lewiatana mięsa, to nie będzie zagrożenia, że to mięso będzie z kałem gołębi, no, mówiąc po prostu. Bo generalnie tak to wygląda. Sanepid zainteresował się tematem, stwierdził, że podjął kontrolę, stwierdził, że rzeczywiście stan jest fatalny. ZBK wysłał ekipę sprzątającą, która się dziwiła, że tu jest tak brudno, bo ich nie było tak długo, ale trzeba podjąć jakieś działania, które pozwolą jednak mimo wszystko trochę poprawić stan sanitarny. Tam te gołębie zdychają i one tam leżą. Oczywiście możemy co 2 tygodnie pisać pismo, ale ono, jego skuteczność z czasem będzie coraz mniejsza. No i stąd jest ta propozycja. I oddaję głos pani Grażynie, a potem pani Prodos i pan Tomaszowi. Sprawa drugiego punktu. Dofinansowanie remontów w zakresie zadań powierzonych prac remontowych dróg, chodników, oświetlenia według wskazań dzielnicy. Ja bym chciała się dowiedzieć, czy w tych wskazaniach dzielnicy jest ulica Pielęgniarek, bo jak pan przewodniczący sobie przypomina, w tamtym roku zwróciłam się do zarządu z pismem o ulicę Pielęgniarek. Pan odpowiedział, że zarząd będzie przemyśli sprawę i udzieli mi pisemnej odpowiedzi. No już jest przeszło rok, nie dostałam pisemnej odpowiedzi, czy zarząd bierze w ogóle pod ulicę Pielęgniarek pod uwagę. Może pan teraz udzieli mi odpowiedzi, czy w tych wskazaniach jest ulica Pielęgniarek, którą motywowałam tym, że ona jest przedłużeniem lekarskiej, więc to jest jakiś chyba sens, żeby ulica Pielęgniarek jednak się nią zająć. Dziękuję bardzo. Dobrze, ja natomiast powiedziałem, że sprawę rozpatrzymy przy uchwalaniu kolejnej strony projektowej, jeśli obecną, którą mieliśmy, wyczerpiemy do końca. Natomiast o odpowiedzi nie rozmawialiśmy w formie odpowiedzi. Wydawało mi się, że udzielona na sesji jest na ten czas wyczerpująca. Jeśli chodzi o odpowiedź pisemną, mogę pani takiej oczywiście udzielić i udzielę.
Teraz, a jeśli chodzi o ulicę Pielęgniarki, co znaczy według wskazań dzielnicy, tak naprawdę tu powinniśmy dopisać jeszcze jedno słowo, czyli zgodnie z listą rankingową. Znaczy, to piszemy oczywiście, to autokorektą, bo to jest niestety tylko po prostu brakło tego. Czyli tej ulicy Pielęgniarek tam nie ma. Czyli listę rankingową będziemy uchwalać kolejnej uchwale. Pani Teodozja, proszę. Ja bym chciała poprzeć Tomasza, który mówił o tym pawilonie. Ja dwukrotnie składałam interpelację. Dobrze, że pan przewodniczący mi powiedział, że była ekipa, która posprzątała okropnie, bo mogę zażądać po prostu rozliczenia tego zadania, kto zlecał i za kwotę, kto odebrał to sprzątanie. Niemniej jednak z informacji, które ostatnio mam od pani dyrektor Witkowicz, pawilon jest szykowany do sprzedaży. Gmina nie jest w stanie go utrzymać, są tam same punkty handlowe, nie radzi sobie gmina ani z utrzymaniem budynku, a podobno jest jakiś handlowiec, który chce to kupić, uporządkować i złożyć tam pawilon handlowy z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze nie jest zgłoszony formalnie drukiem do Komisji Mienia, ale po ostatniej rozmowie z panią dyrektor Wydziału Skarbu prawdopodobnie będą chcieli też pawilon sprzedać. Więc myślę, że te 5 tysięcy na razie może wstrzymajmy się, a ja złożę kolejną interpelację w przyszłą środę dotyczącą tego pawilonu. Ja już tak perspektywicznie, jeżeli będziemy rozpatrywać tą listę rankingową, ja chciałam przypomnieć o spotkaniu 6, które odbyło się 6 stycznia z mieszkańcami naszego osiedla Krowotrza Górka i ich wielokrotne prośby o zwiększenie oświetlenia na naszym osiedlu. Także bardzo proszę, jeżeli będzie ta lista rankingowa tworzona, ażeby to wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o oświetlenie, to byliśmy na objeździe takim, ja byłem, pana była, pan od oświetlenia z Hitu i pani Siwek. Nie było objazdu w nocy, natomiast w nocy było spotkanie, więc jak wyszedłem, to problem już rozumiałem. Spotkanie miało na celu ustalenie kosztów wymiany kloszy tak naprawdę. Pan powiedział, że obecnie wymiana klosza to będzie 1000 zł mniej więcej, chyba że będą mieli przykaz, żeby to był LED-owy, co osobiście mi się podoba, bo jest bardziej racjonalne i wtedy będą trochę droższe. I w ramach tej rewitalizacji chciałem, żebyśmy na głównych ciągach wymienili klosze. Więc to jest przewidziane tak jak my jako w tym zadaniu, bo to było zgłoszenie podczas spotkania. Tak jak się mówi, na tym spotkaniu zebraliśmy materiał do wykorzystania tych środków. Nawet jeśli LED-owe, to ze źródłem światła, jeśli nie LED-owe, to wystarczy sam klosz. No właśnie, to jest problem. Jeśli wyczerpaliśmy w tym punkcie, to proponuję, żeby ten punkt 1C wykreślić. Tej sprawy zmian zadań dotyczących tych dobrze przeciwko ptakom, bo to co powiedziała pani radna Maliszewska, no po prostu nie ma sensu robić czegoś, co za chwileczkę nie będzie naszą własnością. Dobrze, więc zaraz poddam pod głosowanie wniosek o przesunięcie kwoty do rezerwy celu wyjaśnienia tematu. Przy czym chcę państwu powiedzieć, że tak naprawdę pani to na pewno potwierdzi, prywatyzacja gminnych kamienic i nie tylko, ale wszystkich budynków, no odbywa się cyklicznie i skutecznie różnie. I to trzeba powiedzieć. Czasem się znajdują osoby chętne na zakup, czasem nie. I jeśli by się okazało, że miasto będzie próbowało przez kolejne 3 lata sprzedać tą nieruchomość, a ona ze względu na swój stan nie będzie znajdowała nabywcy, bo jest to prawdopodobne, no to trochę nic nie zrobimy z tematem, który dotyczy kilku tysięcy ludzi, bo zainteresowanie tym jest naprawdę spore. Które pozorą, jak przychodzi do mnie ktoś na dyżur z osiedla Azory, to zawsze mówi o tym pawilonie. I to nie zawsze przychodzi bezpośrednio tylko w tej sprawie, czy dodatkowo w tej sprawie. Ale przepraszam, zrozumiałem wypowiedź pani Maliszewskiej, że jest chętny handlowiec. Nie, jest wola, żeby rozważyć możliwość sprzedaży. A czy jest chętny, to dopiero po sprzedaży. Jest chętny, ja go nie znam, nie wiem, ale gmina prowadzi. I tak musi zresztą ogłosić przetarg, więc. Więc poddaję pod głosowanie, czy państwo chcą te 5 tysięcy przenieść do rezerwy celowej. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki.
Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Dziękuję. To będzie 13 za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące. 5000 zostaje poprawką przeniesioną do rezerwy celowej i poddaję pod głosowanie całą uchwałę. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 17 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące.